Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zapraszam na specjalne wydanie telewizji Republika. Będziemy dzisiaj dużo mówić o całej serii pożarów, które się zdarzyły w Polsce. Witam serdecznie gości programu. Jest z nami redaktor Agaton Koziński, publicysta. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jaka przynależność, jeśli chodzi o redakcję? Bo wypadło... Ja pracuję w kilku redakcjach jednocześnie. No właśnie, to często bywa skomplikowane. Redaktor Robert Bagiński, portal tematypolityczne.pl. Witam serdecznie. Witam również serdecznie i ciepło. Gorąco. No właśnie, bo mamy niepokojącą serię pożarów. Wczoraj ogromny pożar centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Oprócz tego w Warszawie no, też dwa inne pożary się zdarzyły. Między innymi tu niedaleko nas na pożar mieszkania na Grzybowskiej, tam niestety zginęły dwie osoby. Oprócz tego pożar składowiska odpadów w siemianowickiej dzielnicy Michałowice, pożar Kampinowskiego Parku Narodowego, a właśnie trwa pożar w liceum przy ulicy Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim. Z czym mamy do czynienia? Bo ja powiem szczerze, niepokoję się, bo pamiętam taką serię pożarów, się mówiło pod koniec dekady Edwarda Gierka, 10 pożarów na 10. zjazd partii. To wtedy spłonął dom dziecka i pierwszy raz udało się podpalić betonowy most Poniatowskiego. Agaton Koziński, czy możemy się niepokoić tą serią? Znaczy, na pewno się możemy niepokoić, niewiele wiemy, możemy tylko domniemywać tego, co się dzieje, ale sam fakt, że to jest cała seria i to jest nieodosobniona seria w tym sensie, że wpłonie Polska w różnych miejscach właściwie non-stop. No to anegdotyczna w sumie scena z filmu Ziemia Obiecana, trzeba się było ubezpieczyć, gdy... Tracą nasi główni bohaterowie, przedsiębiorcy, fabrykę w wyniku pożarów, bo oni się wcześniej nie chcieli ubezpieczać, no bo przecież nie robią tej fabryki po to, żeby wyłudzać lipne odszkodowania potem za lipny pożar, tylko oni autentycznie chcą zarabiać pieniądze. Nie ubezpieczyli się, no i finałowa scena, trzeba się było ubezpieczyć. No to teraz ta rzeczywistość staje nam przed oczami i ta rzeczywistość, źle powiedziałem, ta rzeczywistość stanęła nam przed oczami już wiele, wiele lat temu. No, pamiętamy regularnie pojawiające się pożary wysypisk śmieci i wszystkie kontrowersje, którego od pewnego czasu dowiadujemy się o tych pożarach, dowiadujemy się o tych wysypiskach śmieci, że Polska de facto stała się składowiskiem szkodliwych, nielegalnych odpadów z całej Unii Europejskiej. I to pozwala nam, to jest domniemanie, bo nikt tego nie udowodnił, to jest przerażająca oddzielna sprawa, że postępowania tutaj cały czas nie doprowadzają do jakichś konkluzji i nie można tego powiedzieć czarno na białym, to tak naprawdę tam się wydarzyło. To wszystko mówimy z kwantyfikatorem procesowej ostrożności, poprzedzamy sformułowaniami najprawdopodobniej, rzekome i tego typu język prawniczy, trzeba się do niego uciekać. Natomiast wszystko na to wskazuje, że te pożary składowisk śmieci to było zwyczajne zacieranie śladów po przestępstwie i skończyło się jak skończyło. No, PiS stracił władzę w 2023 roku, a jednym z głównych zarzutów, jakie były stawiane PiS-owi przez ówczesną opozycję, przez ten tytat Donalda Tuska, że smród czuć całej Polsce, domyśle skorumpowanej władzy PiS, był powtarzany, był szlagwortem, no i przyniósł opozycji efekt w postaci przejęcia władzy, ale władza się zmieniła. Dzisiaj przypada równo pół roku od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska i mamy dokładnie do czynienia z tą samą sytuacją. Bliżej niezidentyfikowane pożary, przy czym przynajmniej w 3 przypadkach mówimy o wypadku, o pożarze na Siemianowicach Śląskich na początku poprzedniego tygodnia. Mówimy o pożarze na północy Warszawy, no i przede wszystkim o pożarze Marywilskiej. Oczywiście w przypadku nie można wykluczyć, ale bardzo łatwo sobie wyobrazić model biznesowy, jaki się uwalnia przy okazji tego typu pożarów i tego typu zniszczeń, od tego najbardziej trywialnego, o którym mówiłem na początku, cytując Ziemię Obiecaną, po właśnie jakieś interesy deweloperskie, czy próby rozjaśnienia zatargów mafijnych, czy próby rozliczeń z nieuczciwymi kontrahentami, którakolwiek ze stron tymi nieuczciwymi kontrahentami by była. Tego typu pożary w Polsce wybuchają non-stop od bardzo dawna i non-stop brakuje jasnej, jednoznacznej, rzeczowej odpowiedzi, dlaczego one wybuchają i kto za tym stoi, kto na tym korzysta, czy ktoś na tym korzysta. Nikt tych śledztw nie potrafi w rzeczywisty sposób realny rozwiązać. No i nie ukrywam, jest to przerażające, no bo w Polsce żyjemy w kraju potężnego sporu politycznego. Polaryzacja osiąga kolejne rekordy napięcia. Obie strony sięgają po najgrubsze argumenty, nazywając siebie ruskimi agentami. Przecież w Polsce właściwie już nie ma kogoś, kto nie jest ruskim agentem. Jak dobrze się w tej audycji rozkręcimy, to cytując liderów partyjnych będziemy się nawzajem obrzucać od ruskich agentów. No bo o tym za chwilę, redaktorze, bo też bym chciał ten wątek poruszyć. Ale... Dokończę wątek, ale jesteśmy na bardzo wysokim diapazonie emocjonalnie-retorycznym, a realnych problemów cały czas, ekipy władzy się zmieniają, a realne problemy cały czas pozostają dokładnie to samo. I pożary wybuchają, to raz, zniszczenia są potężne, to dwa, a trzy, kompletnie nie wiemy, kto za tym stoi. Jakaś akcja niewidzialna ręka. Redaktor Robert Bagiński, bo zwłaszcza w odniesieniu do tego pożaru na Marywilskiej, no sporo jest różnych teorii, tam no, sama straż pożarna pierwsze wrażenia ma takie, że no, zagadkowy przebieg samego pożaru, ale ta firma, która jest właścicielem czy tego domu handlowego teraz spalonego na Marywilskiej, to ciekawostka, ona podpisała kontrakt na produkcję Izery, na produkcję samochodów, więc to jest jeszcze kolejna poszlaka do badania dla dziennikarzy. Jakie jest zdanie pana redaktora? Tak, rzeczywiście ten wątek biznesowy na pewno jest interesujący. Niemniej jednak mi się wydaje, że koincydencja, ja nie chciałbym tutaj siać jakiejkolwiek paniki, ale koincydencja, że te wszystkie pożary pojawiają się właśnie teraz i jest ich tak dużo, no ona może i powinna budzić pewien niepokój. Nie panikę jeszcze, na szczęście, ale na pewno powinna również budzić ostrożność i jakby szczególną uwagę ABW oraz kontrwywiadu. No bo to, co się dzieje w ostatnich dniach, nie jest normalne. Nie wiem, może to są tylko filtry percepcji, że my teraz po jednym pożarze, drugim wszędzie widzimy pożary, których wcześniej może byśmy nie odnotowywali w mediach. Niemniej jednak to wszystko wygląda tak, jakby ktoś Polskę jednak testował, bo spójrzmy, najpierw mieliśmy tego nieszczęśnika, tego sędziego jeszcze kilka dni temu, teraz mamy pożary, ale gdyby spojrzeć na całość w kontekście nie dni, nie tygodni, nawet miesięcy, ale ostatnich 2-3 lat, to zobaczymy, że ktoś mocno testuje Polskę. Najpierw było testowanie granicy, później było testowanie tymi rakietami, później testowanie tym sędzią, a teraz mamy te pożary. I tak naprawdę można sobie zadać pytanie, co wydarzy się jutro. I drugie pytanie, gdzie jest władza? Bo można odnieść wrażenie, że nie ma żadnych pożarów, że nie spaliła się największa hala w Warszawie, bo nie ma... No właśnie, pan prezydent Trzaskowski, no nie ma go w ogóle, nie zainteresował się tą sprawą. Tak samo pan minister Kierwiński, który akurat jest wymieniany, no ale... Bo nie wiadomo, czy minister Kierwiński był ministrem, czy nie był już ministrem, albo już był zdymisjonowany ministrem. To w ogóle też pokazuje pewien obraz tych ludzi, w jaki sposób oni traktują państwo. Natomiast no, co do prezydenta Trzaskowskiego, no, to on chyba tylko raz mocno i tak lapidarnie powiedział, że to miasto jest jego. Nie wiem, czy państwo pamiętacie tą sławetną noc sprzed kilku lat w warszawskiej dyskotece, kiedy jeden z DJ-ów nie chciał mu włączyć jego ulubionej piosenki i chciał zamknąć lokal, więc wtedy pan prezydent powiedział, ale przecież to jest moje miasto. Okazuje się, że teraz, kiedy mamy w tym jego mieście, tak naprawdę w naszej stolicy olbrzymi pożar, on zniknął, niczym jego dawny wiceprezydent Rabi, który wszyscy myśleli, że jest w pracy, okazało się, że był w Egipcie. Więc no, sytuacja jest co najmniej dziwna i sformułowanie czeski film to coś bardzo nudnego przy tym, co się dzieje w kontekście stosunku polityków rządzących krajem i stolicą do wydarzeń w kraju. Agaton Koziński, redaktorze. Znaczy właśnie ja ten jedno sprostowanie. Jeżeli mogę, to chciałem rzucić dodatkowy wątek. Tutaj jadąc do studia słyszałem pana ministra Tomasza Siemoniaka, nowego ministra spraw wewnętrznych, którym opowiadał coś, że służby będą każdy wątek badały w kontekście tych pożarów i także ten rosyjski, czy to aż tak trzeba rozpatrywać, czy to właśnie jest znowu budowanie pewnej narracji politycznej, o której już zresztą pan redaktor wspomniał. Tak, wspomniałem o tej narracji, ale będę ostrożny, bo wie pan, to jest w dobrym tonie. Putin bardzo ciężko na tym pracuje, żeby ktoś, jak idziemy w Warszawie chodnikiem, będzie krzywo położona jedna płyta, nam tam noga wpadnie i złamie się w kostce, to zaraz będziemy musieli... Terroryści ruscy podłożyli tę płytę i narastająca taka sama psychoza. Wszystko, co jest źle, natychmiast idzie na Rosjan, co tak naprawdę wpisuje się genialnie w ich narrację, bo oni wcale nie chcą, żeby ich lubili, oni chcą, żeby się ich bano. I żeby wszystko, co oni mówili, było traktowane mega poważnie i w ten sposób osiągają swoje polityczne efekty, paraliżując tym strachem, że oni są wszędzie, wszystko widzą, za wszystko odpowiadają. Także takie stawianie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o ruskich, jednak nie do końca, zwłaszcza w przypadku tak trywialnych rzeczy jak pożar. Pożar jest stosunkowo łatwo zorganizować. My jesteśmy uczciwymi ludźmi w Trójkę, że spotkaliśmy, dlatego rozmawiamy tutaj, ale gdybyśmy się zmówili... No ale redaktorze, betonowy most Poniatowskiego podpalić 2 razy, to jest pewne osiągnięcie. To. No tak, ale hala pewnie domyślam się, bo to jest hala niskobudżetowa, pewnie domyślam się, że jednym z form oszczędności na tej hali to była oszczędność na ochronie, druga oszczędność pewnie niskokosztowe ochrony przeciwpożarowe, w związku z tym ten budynek był stosunkowo łatwy do podpalenia. Domyślam się, no ale byłem w tej hali kilka razy, no tam powiedzmy sobie szczerze, luksusów to nie było, to taka zwykła surowa hala. No ale właśnie, to biedni, dosyć ubodzy ludzie mieli z tego źródło utrzymania, tak, ale nie chodzi, prezydent Warszawy... Mówimy o pożarze. Nie mówimy o ludziach, mówimy o pożarze, także powodów, kto mógłby być ewentualnie zainteresowany takim pożarem, jesteśmy znaleźć, łącznie z tym, że nawet tam słyszeliśmy o sporze, o czynsze, to może ktoś współczynsze rozwiązał w ten sposób. Może to jest, i to jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobny wątek, że to są jakieś porachunki mafijne. A jakie to są mafie, to możemy sobie tylko wyobrazić. Oczywiście może być mityczna rosyjska mafia, ale może być japońska yakuza, mogą być Wietnamczycy, a równie dobrze może być starcie gangu wołomińskiego z gangiem pruszkowskim. Nie znam na tyle świata mafii, żeby tutaj domniemywać, zgadywać, który trop wydaje się bardziej prawdopodobny, ale tych tropów osób zainteresowanych takim pożarem, jestem gotów sobie wyobrazić, jest bardzo dużo. Także od razu bym się nie rozpędzał, że to na pewno musi być wątek rosyjski. Natomiast to, co wydaje mi się najbardziej interesujące w tym wszystkim, właśnie nieprzypadkowy moment tej kumulacji pożarów, mówię o pożarze weekendowym. To jest moment, gdy dochodzi do zmiany szefa wszystkich szefów, jeśli chodzi o służby. Tomasz Siemoniak przejmuje po Marcinie Kierwińskim kontrolę nad MSWiA, Ministerstwem Władzy. Najważniejsze ministerstwo, któremu podlega administracja terytorialna, ale podlega również policja, no i podlegają służby, bo Siemoniakowi akurat podlegały wcześniej. Ministerstwo Władzy. No i ja podejrzewam, że właśnie do Ministerstwa Władzy, do nowego szefa Ministerstwa Władzy został wysłany bardzo wyraźny sygnał: nie zgadzamy się na naruszanie naszych interesów, albo uważaj, bo ciebie może spotkać to samo, albo nam nie ma żadnego znaczenia, kto jest na czele MSW, kto jest odpowiedzialny za policję, i tak będziemy robić swoje. Znowu domniemuję, znowu zgaduję, rzucam luźno, niczym niepotwierdzone poszlaki, ale zakładam, że osoby, do których ten sygnał był skierowany, wiedzą, jak ten sygnał odczytać. I jeżeli miałbym jakiegoś tropu najbardziej prawdopodobnego szukać, to jest to sygnał wysłany w kierunku nowego kierownictwa MSWiA. Ja przynajmniej liczę na to, że kierownictwo MSWiA umie ten sygnał prawidłowo zinterpretować, umie go zrozumieć i się kompletnie nim nie przejmie, tylko wręcz przeciwnie, zacznie konsekwentnie z żelazną miotłą, ulubione sformułowanie obecnej władzy, wymiatać to wszystko, co do tego pożaru doprowadziło, a nie będzie próbowało się z tymi ludźmi dogadywać, w jakiś sposób ich obłaskawiać, żeby tego typu historie się nie zdarzały zbyt często albo nie na ich terytorium. Redaktor Robert Bagiński o tych wpływach rosyjskich na koniec chciałbym krótko jednak porozmawiać, bo ja nie bardzo się zgadzam z taką symetrią, którą zaprezentował redaktor Agaton Koziński, że to obie strony są tak samo, nie wiem, nieracjonalne w tych oskarżeniach, bo Donald Tusk to się ma naprawdę z czego tłumaczyć, ale że on będzie stawiał takie zarzuty, no to ja mam takie wrażenie, że to już no, pewna granica groteski została przekroczona. Donald Tusk mówi Tomaszem Piątkiem, mówiąc krótko. Nie, no to co usłyszeliśmy z ust Donalda Tuska, to było coś nieprawdopodobnego i ja to już mówiłem, że to mniej więcej tak jakby oficerowie III Rzeszy pod koniec II wojny światowej zasugerowali, że chcieliby powołania komisji w celu zbadania wpływów nazistów na III Rzeszę. I to mniej więcej tak wyglądało, kiedy Donald Tusk z trybuny sejmowej zarzucił no, ewidentne kłamstwo, bo widzieliśmy tutaj naprawdę oszczędne gospodarowanie prawdą, a pełną chochlą Laubayer, jakby imputując prezesowi Kaczyńskiemu wpływy rosyjskie, rozmowę z jakimś oficerem KGB. Wiemy doskonale, na co to było obliczone, tak? I tak samo jest w innych tematach, i z Zielonym Ładem, i z Unią Europejską. Próbuje się ludzi, którzy chcą dyskutować, chcą rozmawiać o kluczowych i ważnych sprawach i dla Unii Europejskiej i dla polskiego rolnictwa, polskiej gospodarki, próbuje się wrzucić, zaszufladkować w jedno miejsce, gdzie łatwo będzie przypiąć im łatkę, że są antyunijni, że nie są ekologami, nie są zwolennikami ochrony środowiska. Jak ktoś nie jest za Zielonym Ładem, to jest miłośnikiem Putina, mniej więcej takie jest. Tak, i wyrzucaniem śmieci do lasu i tego typu rzeczy. Więc no, to wystąpienie Donalda Tuska było szczytem, Himalajami hipokryzji i chyba wszyscy, którzy znają Donalda Tuska, to nawet się zbytnio tym nie przejęli, bo ono było ukierunkowane nie tylko do własnego elektoratu, który w tych właśnie wyborach no jest bardzo istotny. To jeszcze na koniec redaktor Agaton Koziński. Redaktorze, bo myśmy w tygodniku Gazeta Polska znaleźli archiwalny numer Gazety Polskiej z 1831 roku, dokładnie z 31 stycznia, to jest drugi miesiąc powstania listopadowego i zgadnijcie Państwo, o czym pisał Maurycy Mochnacki. No, o konieczności rugowania w Polsce wpływów rosyjskich. To jest naprawdę ważne zadanie, dziejowe zadanie przed Polakami. A takie spicze Donalda Tuska po prostu ośmieszają rzecz, która powinna być zrobiona konsekwentnie i śmiertelnie poważnie. Może właśnie o to chodzi. Dwa wątki, bo pan mi na początku, wprowadzając poprzednie pytanie, zarzucił symetryzm, że ten symetryzm jest nieuzasadniony. Ja powiedziałem symetryzm w kategoriach pożarów i jednocześnie zaznaczyłem, żebyśmy wszystkiego nie przepisywali Rosjanom, bo to jest obłęd. I starałem się pokazywać równie prawdopodobne wątki, że najłatwiej jest coś wytłumaczyć wpływem rosyjskim, nawet tak trywialne rzeczy jak pożar, bo to jest dla władzy najłatwiejsza. Tymczasem rzeczywistość może być zupełnie inna, dużo bardziej prozaiczna, z drugiej strony trudniejsza do wyzwolenia, bo właśnie dlatego, że jest łatwiejsza pozornie. Także absolutnie... To jeżeli źle zrozumiałem, to właśnie pan redaktor ma okazję nam to objaśnić. Mówiłem w kategoriach makro o sporze, o interpretacje dotyczące Rosjan. Natomiast tak, tutaj też znowu będę hipokrytą, będę symetrystą. Przepraszam za to. Będę symetrystą, ale akurat chciałem użyć słowa hipokryzja. Mieliśmy festiwal hipokryzji, bo w piątek najpierw PiS na wielkiej demonstracji przy udziale Solidarności walczył z Zielonym Ładem, który sam wprowadził 2019 roku. No i myślałem grubo, odwracanie narracji. No ale jak zobaczyłem w sobotę Donalda Tuska na granicy, gdy właśnie mówił, będąc w opozycji, mówił o swądzie roznoszącym się na całą Polskę przez PiS, a czego przejawami właśnie miały być niekończące się pożary i te problemy na granicy, to, że PiS tak barbarzyńsko ją blokuje, nie pozwala ludziom żyć, przecież takie miało być straszne męczenie tych ludzi, te pushbacki, to taka okrutność, znęcanie. Teraz są redaktorze zawrócenia, pushbacków nie ma, są zawrócenia tak, i one są już uśmiechnięte zawrócenia. PiS jest super i rewelacyjne, tylko dlatego, że robi to Platforma, jak Donald Tusk, jak Mariusz Błaszczak i Mateusz Morawiecki fotografowali się na tle żołnierzy, to był skandal, nie wiadomo jaki. Teraz Donald Tusk z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zorganizowali sobie photo opportunity dokładnie taką samą, a jednocześnie wybuchały pożary, których nikt nie komentował, do których nikt się kompletnie nie odnosił. No i za to potem cała para poszła właśnie w tą walkę z rosyjską agenturą, że wreszcie Platforma zrobi to poważnie. Ja bardzo bym chciał, żeby tak było. Ja się zgadzam z tym zdaniem, że to są tematy, które należy robić śmiertelnie poważnie, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że należy nam się słowo wyjaśnienia ze strony wierchuszki Platformy Obywatelskiej, co takiego się działo przed 2022 rokiem, że oni zagrożenia ze strony Rosji nie widzieli, że w całej Europie przy klaskach Platformy Obywatelskiej panowała atmosfera przyzwolenia na budowanie Nord Stream 1, Nord Stream 2. Jest tylko jeden ten listek figowy w postaci cytatu z Radosława Sikorskiego, bodajże z 2008 czy 2009 roku, porównujący Nord Stream 1 do paktu Ribbentrop-Mołotow. No cytat barwny, efektowny w tempo, ale to jest cytat sprzed kilkunastu lat. A potem cała Platforma Obywatelska rytmicznie klaskała i skandowała z całą elitą europejską, że to jest tylko i wyłącznie projekt biznesowy i nic więcej, nie należy tym widzieć. No tak, ale ta rzeczywistość, redaktorze, trwa do dzisiaj, bo pan pułkownik Dusza, którego, no to akurat ja opublikowałem zdjęcie w czapeczkach z krążownika Aurora, no dzisiaj jest zastępcą szefa kontrwywiadu wojskowego. No to są poważne sprawy bardzo. I bez słowa wyjaśnienia. No ja rozumiem, że wszyscy liczą, że wyborcy mają pamięć złotej rybki i PiS liczy, że ich wyborcy zapomną, że to PiS zgodził się na Zielony Ład. Tak samo Donald Tusk liczy, że jego wyborcy zapomną, co się działo, w jaki sposób zwolennicy Platformy i posłowie Platformy podchodzili do kwestii kryzysu granicznego w 2001-2002 roku, w jaki sposób Platforma Obywatelska, Rafał Trzaskowski mówił, że Nord Stream 2 to projekt czysto biznesowy, że o tym wszystkim zapomną i nagle będą mogli się przedstawiać w aureoli obrońców ojczyzny. Słowo ojczyzna, proszę zwrócić uwagę, jak Donald Tusk często używa słowa ojczyzna. 10 lat temu na słowo na o to znał chyba tylko ojoj. A teraz nagle wszędzie ta ojczyzna. W kampanii wyborczej chyba cały zapas biało-czerwonych chorągiewek na najbliższe 10 lat wykupił. Skąd te cytaty wcześniej się wzięły, które wypowiedzi są prawdziwe? Bardzo serdecznie. To jeszcze jedno zdanie, redaktor. Jednym zdaniem chciałbym sprostować to, co pan redaktor Agaton Koziński powiedział odnośnie jakby PiS-u i zgody na Zielony Ład, bo to jest trochę takie, to co robi Platforma Obywatelska, trochę przecenianie jednak roli Prawa i Sprawiedliwości, bo przez lata była narracja, że PiS jest izolowany w Unii Europejskiej, że PiS tam nic nie może, że dosłownie nic nie załatwi. A raptem teraz idzie narracja, że oto PiS był taki skuteczny w tej Unii, że załatwił Zielony Ład. No to jest absurd, to nie jest prawda. Nie ma takiej narracji, ale faktem jest, bo nikt nie twierdzi, że PiS zgodził się na Zielony Ład. PiS po prostu zgodził się na Zielony Ład po to, żeby uzyskać jakiś konsensus w ramach Brukseli. Oddzielna sprawa, że tutaj, no klasyczne powiedzenie, cnotę stracił, rubla nie zarobił i teraz właśnie będzie za to PiS płacić. To jest temat wart osobnego programu, bo to treść tych konkluzji Rady Europejskiej to jest taka, że no w zasadzie no, trzeba chronić przyrodę i żeby było ładnie. Konkluzje, ale poszło. Natomiast i to każdy może się z tym, pod tym podpisać, ale z tego już akty prawne, rozporządzenia i dyrektywy, to nikt z polskiego rządu poprzedniego się na to nie zgadzał. To tak, żebyśmy w sferze faktów się nie. No to teraz pan mówi, to jest skomplikowane, no ale pierwsza generalna zgoda na Zielony Ład zapadła w 2019 roku. No i to jest, to jest taka, no właśnie, warto to sobie przeczytać, ten dokument, bo on tam no, nie wynika z tego na przykład konieczność wprowadzania dyrektywy budynkowej, ani całego tego szaleństwa. I wiele innych rzeczy. Nie, no oczywiście tak, oczywiście wszystko prawda, nie zmienia to faktu, że zawsze się mówi to skomplikowane, gdy jest jakaś niewygodna decyzja. To jest tak samo jakby zapytać, dlaczego Donald Tusk nie wykorzystał swojego stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej do zablokowania Nord Stream 2. Próbował, to wiemy, że kompletnie nic mu z tego nie wyszło i nawet nie ma ani jednego cytatu mówiącego, dlaczego on się przeciwko temu nie chce pod tym podpisać. Po prostu sprawa przeszła jakby koło niego. Też jakby go o to zapytać, jestem w 100% odpowiedział, że odpowiedź brzmiała, to skomplikowane. Dokładnie jak wyjaśnienia PiS w sprawie Zielonego Ładu. Oj, to widzę, że trzeba osobny program na ten temat zrobić. Już w tej chwili zapraszam, ale musimy kończyć, stawiać kropkę w naszym spotkaniu. Agaton Koziński, publicysta, komentator, i redaktor Robert Bagiński z portalu tematypolityczne.pl. My okiem kamery przenosimy się do Grodziska mazowieckiego. Tam groźny pożar w liceum przy ulicy Żwirki i Wigury. Za chwilę moim Państwa gościem będzie były komisarz, emerytowany komisarz, policjant Centralnego Biura Śledczego Jacek Wrona. Grodzisk mazowiecki, bardzo się martwię, bo to jest piękna miejscowość, bardzo dobrze zarządzana, leżąca pod Warszawą, z bardzo biednej przed wojną miejscowości, takiej, powiem szczerze, nie najładniejszej, zrobiono miejsce, które we wszystkich rankingach, jeśli chodzi o jakość mieszkania w tym mieście, po prostu wygrywa te rankingi. Bardzo to jest ładne miejsce, dlatego trzeba, bardzo się martwię, co tam się dzieje. Przejdźmy zobaczmy materiał.